Dla tych, którzy się nigdy nie bawili Warhammerem 40 tysięcy i figurkami, tak wyglądają figurki po wycięciu z wyprasek. I po prostu ja sobie poskładałem, ale zwróćcie uwagę, że niektóre figurki mają problem z dojściem malowania. Na przykład jakbyście posklejali teraz na przykład tą postać, no to tutaj, jakbyście tutaj skleili, to mielibyście problem tutaj z pomalowaniem tego. Więc niektóre figurki się maluje przed sklejeniem niektórych części. Ja na razie, tak jak mówię, ja zawsze zaczynam od sklejenia podstawki z nóżkami, żeby trzymać. Inni stosują korki i tak dalej. Ja stosuję ten typ. Więc tak wyglądają figurki. No, są super zrobione. Więc to jest akurat... To są Mroczni Aniołowie. O, widzicie? Bo tutaj jeszcze nie jest sklejone, więc to są wszystkie z tych szczegółów. Zwróćcie uwagę, jakie szczegóły są na tych figurkach. Ekstra są zrobione. Naprawdę. Zawsze, zawsze. I tu macie takie takie bolce. Pod spodem macie dziurki. Tutaj w klej wrzucacie i przytykacie i parę sekund już bierze klej. Do plastiku oczywiście, bo to są też figurki metalowe i metalowo-plastikowe, więc są różne typy tych figurek. Tutaj będę dzisiaj się bawił, więc będę malował podkład czarny, bo to są Dark Angels, czyli oni mają... Akurat to są Terminatorzy, więc oni mają taką kościstą biel, więc tu będę podkład biały prawdopodobnie robił. Tak samo to jest Terminator. Zwróćcie uwagę, one są dużo większe. Dużo są więksi od normalnych Marines. Widzicie? Terminatorzy. Oczywiście oni należą do innego składu. To jest Kompania Śmierci, coś takiego, tak? Po prostu są różne kompanie, znaczy tam składy. I oni nie będą kolorą akurat zielonego, tak jak ci Marines, tylko będą koloru takiego kościsto-białego, coś takiego, więc super. Oczywiście każdy posiada różną broń, więc to wszystko się liczy, jak gracie Warhammera. Ja powiem wam, że ja nie grałem w Warhammera, ale jak czasami oglądam filmy na YouTubie, jak Polacy grają na przykład, no to jest dużo fajnych takich tutoriali na temat, jak grać tymi figurkami, ponieważ te edycje Warhammera i zasad się zmieniają co jakiś czas. To jest książka do Warhammera, jak grać, The Rule Book. Taka w zestawie była, to jest do 7 edycji, więc wiecie, macie do 6, do 5 i tak dalej, więc te zasady się zmieniają, więc trzeba być na bieżąco. Tu macie kolejną fajną postać. Tą postać akurat dostałem za darmo w tym komplecie. Widzicie plecaki razem z takimi jetowymi, jetowe plecaki, czyli mogą się przemieszczać skokami. Więc to tego się też dowiedziałem, czytając jakieś poradniki na temat Warhammera 40 000. Tu widzimy ciężki plasma gun. Tu jeszcze, tak jak mówię, ja tego na razie chciałem zobaczyć, jak wyciąć z wypraski, zobaczyć dokładnie, jak postać wygląda. I tak samo tutaj widzicie, żeby to pomalować pomiędzy bronią a tym plasma gunem i tutaj, czy cannon gunem, i tutaj, no to trzeba po prostu to zdjąć. Lepiej jest tą rączkę zdjąć, pomalować tutaj wszystkie elementy, prawda, i dokleić tą rączkę. Więc tak jak mówię, jest to sporo roboty. Po drugie, widzicie, tutaj trzeba tak samo usunąć te niedoskonałości, jak się wycina z wypraski, za pomocą jakiegoś tam nożyka, czy tam skalpela i tak dalej. Różnie, jak ktoś tam chce. Więc pracy jest sporo z tymi figurkami, ale fajna zabawa na... No ja akurat nie posługuję się jakimiś... Posługuję się zwykłym pędzlami, więc trochę mi to zajmuje czasu. Jak ktoś jest dobry używając aerografu, tak? No to ja nie jestem.
więc no to by było dużo szybciej. Najgorsze są to oczywiście emblematy. One są bardzo ciężkie do pomalowania, bynajmniej dla mnie. Na początku trzeba mieć rękę, nie może się drgać, bo tu widzicie miecz i takie skrzydła i to jest emblemat czarnych aniołów, mrocznych aniołów, tak? Mrocznych. Dark Angels. No Dark to czarny, ale mówią na to mroczni aniołowie. Więc, no i oczywiście podstawkę i tak dalej, więc w zależności jak chcecie sobie tą podstawkę, to sobie tam dodajecie trawy i tak dalej. Można kupić taką trawę. No, tu widzicie kolejnego Terminatora. To są po prostu bardzo szturmowe jednostki. Bardzo potężny pancerz. Mają bardzo dobre pancerze. Widzicie, tutaj mają taką rękawicę energetyczną, potężną, więc różne rodzaje broni. I to wszystko się liczy w grze. Kolejna tutaj postać. Nie wiem, czy pokazywałem ją. I tych figurek ja mam 49. No i oczywiście bajkery. Też fajna sprawa. Widzicie, podkładki dostajecie w komplecie, więc te podkładki są raz większe, raz mniejsze, w zależności jak postać jest większa lub mniejsza. Widzicie, patrzcie ile tych szczegółów jest tutaj, więc żeby to pomalować, to naprawdę trzeba się czasami zastanowić, jak to pomalować. No, bajkery akurat są kolorem na kolor czarny, więc bazowy czarny. I wtedy jakieś tam inne elementy. Te wszystkie kolory, jakie się używa, znajdują się w takich książkach, które się nazywają kodeksy. Więc i tam macie wszystkie jednostki rozpisane, jakie kolory używać i tak dalej. A czasami można się posiłkować, no nie wiem, na Google. Więc tutaj macie kolejną postać. Znowu Terminator. Ogólnie lubię takie fajne postacie, takie większe. One naprawdę fajnie wyglądają na takim stole bitewnym. Widzicie emblemat Dark Angels. Więc to są strony Imperium. Jeszcze są strony Chaosu, których jeszcze nie zrobiłem. Ale oczywiście zrobię. No a tutaj mamy sierżanta Space Marine. Też widzicie, tutaj ma flagę, jetpack, to jakoś tam branie takie, tak, bolt gun, bolt pistol, chyba to pistolet jest, musiałbym sprawdzić, bo są różne branie i możecie różne dostosowywać, więc w zależności co tam chcecie. Mówię, fajne te są figurki. No i widzicie, ta masa figurek, którą teraz mam tutaj, o, w tym momencie, więc trzeba będzie pomalować i pokleić na koniec. O, to jest te figurki, którymi się teraz będę zajmował. No i oczywiście będę musiał dokończyć swojego Space Marina, więc pomalować mu tutaj karabin, emblemat i tak dalej, więc trochę czeka zabawy, ale fajne hobby. Trzymajcie się, cześć.